Za pomocą czterech czwórek i znanych znaków działań możesz uzyskać różne liczby, na przykład 14. A jak uzyskać 18? To jest zagwostka dla Ciebie. Odpowiedź na nią znajdziesz na planszy podsumowującej. Na początek mam do Ciebie takie pytanie. Mamy x, do x dodaję x. Jaki jest wynik tego dodawania? x plus x to jest 2x. To teraz czas na taki przykład. Mamy pierwiastek z 5, dodaję do niego pierwiastek z 5. Ile to jest? Musisz wiedzieć, że pierwiastki z takich samych liczb możemy do siebie dodawać. Aby było mi łatwiej, traktuję pierwiastek z 5 jak x. Mam x dodać. X. Razem mam 2x, czyli 2 pierwiastki z 5. A jaki będzie wynik takiego dodawania? Pierwiastek z 5 dodać 2 pierwiastki z 5. Tutaj mamy jeden pierwiastek z 5. A tutaj dodatkowo dwa pierwiastki z pięciu. Razem mam trzy pierwiastki z pięciu. Jak możesz zauważyć, gdy dodajemy takie same pierwiastki, możemy dodać liczby, które stoją przed pierwiastkami. Do jednego pierwiastka z pięciu dodałem dwa pierwiastki z pięciu, czyli mam trzy pierwiastki z pięciu. Pierwiastek przepisujemy bez żadnej zmiany. To teraz przykład dla ciebie. Zatrzymaj film, rozwiąż samemu przykład, a potem sprawdź swoją odpowiedź razem z moją. Mamy 3 pierwiastki z 5 i dodajemy do nich 4 pierwiastki z 5. Mamy taką samą liczbę pod pierwiastkiem. Mam 3 pierwiastki z 5, dodać 4 pierwiastki z 5, czyli razem mam tutaj 3 dodać 4. Czyli 7 czego? Pierwiastków z 5. 3 dodać 4 to 7, a pierwiastek z 5 przepisuję bez zmian. Możesz do siebie dodawać takie same pierwiastki, ale możesz je też od siebie odejmować. Zobacz, mamy 2 pierwiastki z 7 minus pierwiastek z 7. Co zrobić w takim przypadku? Pokażę ci to na literach. Tutaj mam 2y minus y. 2y minus 1y to jest 1y, czyli pierwiastek z 7. To teraz zadanie dla Ciebie. 6 pierwiastków z 7 minus 2 pierwiastki z 7. Mamy ten sam pierwiastek, więc mogę odjąć liczby. 6 pierwiastków z 7, minus 2 pierwiastki z 7 i zostają mi 4 pierwiastki z 7. 6 minus 2 to 4, a pierwiastek z 7 przepisałem bez żadnej zmiany. Zobacz, tutaj dodawałem i odejmowałem od siebie takie same pierwiastki. A czy możemy dodawać i odejmować różne pierwiastki? Masz tutaj pierwiastek z dwóch, dodać pierwiastek z trzech. To są różne pierwiastki. Różne pierwiastki zastosuje różne litery. A dodać B. Czy możemy dodawać do siebie takie wyrażenia? Nie. Tak samo nie możesz dodawać do siebie różnych pierwiastków. Pierwiastek z dwóch, dodać pierwiastek z trzech, musi zostać zapisany w takiej postaci. Nic z tym więcej nie możemy zrobić. Ale spójrz na taki przykład. Pierwiastek z dwóch dodać pierwiastek z osiemnastu. Tych pierwiastków też nie możemy dodać, bo liczby, które masz pod pierwiastkami, są różne. Ja spróbuję przekształcić te pierwiastki, wyłączając czynniki przed znak pierwiastka. Jeśli nie pamiętasz, jak to się robi, obejrzyj mój wcześniejszy film. Wróćmy do przykładu. Z pierwiastkiem z dwóch już nic nie zrobię. Ale z pierwiastka z 18 mogę wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Zrobię to tutaj. Mam pierwiastek z 18. 18 zamienię na mnożenie dwóch liczb 9 razy 2. To mnożenie rozbijam na dwa osobne pierwiastki. Czy potrafimy obliczyć któryś z tych pierwiastków? Tak. Pierwiastek z 9 to 3. Mam zatem 3 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 18 to są 3 pierwiastki z 2. Wróćmy do naszego dodawania. Mam pierwiastek z 2, dodać 3 pierwiastki z 2. Masz tutaj takie same pierwiastki. Ile to będzie pierwiastek z 2 plus 3 pierwiastki z 2? To są cztery pierwiastki z dwóch. Jeden pierwiastek plus trzy pierwiastki to są razem cztery pierwiastki z dwóch. Teraz przykład dla Ciebie i spróbuj rozwiązać ten przykład samemu, od początku do końca. Tych pierwiastków nie mogę od siebie odjąć, ponieważ są to pierwiastki z różnych liczb, ale. Mam tutaj pierwiastek z 48. Spróbuję wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Pierwiastek z 48. 48 mogę zapisać jako 16 razy 3. Co dalej? Mamy mnożenie dwóch osobnych pierwiastków, a pierwiastek z 16 możesz obliczyć. I to jest 4. Mam zatem 4 pierwiastki z 3. To wróćmy do obliczeń. 4 pierwiastki z 3 minus pierwiastek z 3. Teraz możesz odejmować. Masz tutaj takie same pierwiastki. 4 pierwiastki minus 1 pierwiastek, czyli mam 3 pierwiastki z 3. I to jest wynik mojego odejmowania. Musisz pamiętać, że możesz dodawać i odejmować tylko takie same pierwiastki. Spójrz tutaj. Mamy 6 minus 3 pierwiastki z 5, dodać 2 pierwiastki z 5 i jeszcze minus 5. Podkreślmy te same pierwiastki. Tutaj minus 3 pierwiastki z 5 i plus 2 pierwiastki z 5. To co nam zostało to liczby, a obok nich nie mamy pierwiastków. Nimi zajmijmy się osobno. 6 minus 5 to jest 1. Teraz czas na pierwiastki. Minus 3 pierwiastki z 5 plus 2 pierwiastki z 5. Te same pierwiastki, więc mogę wykonywać działania. Minus 3 plus 2 to jest minus 1 pierwiastek z 5. I z tym wynikiem już nic nie możesz zrobić. Same liczby osobno i pierwiastki osobno. Czas na ostatni przykład. Zobacz tutaj. Czy możemy dodawać i odejmować te pierwiastki? Nie, ponieważ pod pierwiastkami mamy różne liczby. Ale może da się zapisać te pierwiastki inaczej. Zatrzymaj film i spróbuj wyłączyć czynniki przed znak pierwiastka. Pierwiastek z 20 to inaczej pierwiastek z 4 razy 5. Czyli 2 pierwiastki z 5. Pierwiastek z 45 to inaczej pierwiastek z 9 razy 5. To są 3 pierwiastki z 5. Zobaczmy, co tu mamy. 3 razy pierwiastek z 20. 3 razy. 2 pierwiastki z 5. Plus pierwiastek z 3 minus pierwiastek z 45, czyli minus 3 pierwiastki z 5. Co my tu mamy? 3 razy 2 to 6. Mamy 6 pierwiastków z 5, plus pierwiastek z 3 i minus 3 pierwiastki z 5. Możemy dodawać i odejmować tylko takie same pierwiastki. Podkreślę je. Tu mamy 6 pierwiastków z 5, a tu mamy minus 3 pierwiastki z 5. Czyli to są 3 pierwiastki z 5. I mamy jeszcze tutaj pierwiastek z 3, ale musimy go zapisać osobno. Tych dwóch pierwiastków już bardziej nie możemy uprościć, bo to są różne pierwiastki. To jest ostateczna odpowiedź. Możesz dodawać i odejmować pierwiastki tylko wtedy, gdy liczby pod pierwiastkami są identyczne. Dodajesz lub odejmujesz liczby przed pierwiastkami, a sam pierwiastek przepisujesz bez zmiany. W niektórych przykładach trzeba najpierw wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka. Dopiero wtedy możemy wykonać odpowiednie działanie. Obejrzyj pozostałe filmy o pierwiastkach kwadratowych. A po więcej materiałów, zajrzyj na naszą stronę. Pistacja TV.